kupiłem. Dzisiaj będziemy mieć super lekcję. Jesteś gotowy? Tak, oczywiście, że jestem gotowy. Cześć wszystkim, jestem Tadzie i dzisiaj razem z Leonkiem zrobimy super lekcję z warzywami. Yeah! Okej. No to zaczynamy. Teddy, jakie to jest twoje ulubione warzywo? Kapusta oczywiście. No właśnie, to jest kapusta, głowa pusta. Następnie tutaj mamy buraki. Wow, ale dobry barszcz. I pamiętajcie, że buraki, kapusta i brokuł piszemy za zwykłe. Wy lubicie brokuły? Mamy teraz marchewkę, to pamiętajcie, piszemy z CH. Później mamy rzodkiewkę, co piszemy z RZ. Później, o tutaj możecie zobaczyć sobie. Okay. Teraz mamy sałatę, co piszemy z ły. Okej, widać? Okej. Później mamy rukolę. Rukolę i cebulę, co piszemy zawsze z zwykłe. Później mamy seler. On bardzo ładny i dobry. Później mamy... co jeszcze mamy? Nie wiem. A tak, mamy to. Co to jest? Ziemniak. To jest ziemniak, co piszemy normalnie. To jest... szczypiorek, a to są cebule. I tyle. No tak, tak, tak. A, nie, nie, nie. I później teraz wam pokażę dwa popularne warzywa w Rzymie. To znaczy... Oto... Gdzie Teddy zaraz? Mamy oto, co po włosku nazywa się radicchio. A po polsku czerwona cykoria, myślę, tak, tak. A to po włosku nazywa się finocchio. A po polsku chwęku. Chciałbym was nauczyć jeszcze jednej rzeczy dzisiaj. Jak powiedzieć lubię marchewkę na przykład po włosku. Po włosku lubią, mówi się mi piace, a marchewka mówi się karota. Dlatego wszystko razem to będzie mi piace la karota. Mi piace la karota. Od nas to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyliście się pisowni tych wyrazów. Pa, pa, do zobaczenia! Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie.